Także witam tutaj wszystkich. Dzisiejszy vlog będzie o przywozie bydła, wody dla bydła. Tutaj właśnie woda już została nalana. O, jak widać, beczka jest pełniusieńka. Tak. O, schowamy sobie tylko przewód. Trzeba jeszcze tylko zamknąć beczkę, ale jest taka sprawa, że zgubiłem ostatnio niestety pokrywkę. Gdzieś tutaj muszę inaczej to robić. O, tutaj jest. Ja nie mogę wyciągnąć nawet. O, na razie w międzyczasie robię tak, żeby mi się nie wylewało, ale pojadę do miasteczka, dokupię pokrywkę. No niestety jechałem, zapomniałem jej z powrotem zakręcić albo zabrać do samochodu i niestety się zgubiła. No ale to już trudno się mówi, jakoś damy radę. O, tak o. Dobra, także, aha, dobra, to później powiem. Także dobra, to jedziemy. Tutaj moje GoPro. Tu jak widać dwunastka, Władek, TZ, tam prosto cielaki, Figlo. Musimy cofać do tyłu, bo tam stoi MTZ, już nie będę go zabierał. Troszkę za mocno skręciłem. Tutaj kronę. No i jak widać jeszcze raz dwunastka. Także jedziemy. Włączamy światła. Także mam 5 km od domu, które chodzi, gdzie chodzi bydło. No i niestety, jak wiadomo, ten rok jest taki suchy. Nie ma trawy, nie ma paszy, no ale tam akurat jeszcze mam trochę trawy, no bo to jest duże pole, dużo tego pola tam jest. Więc wpuszczone jest na całości i sobie chodzą. No ale niestety, rowy wyschły mi już po prostu w maju. I od maja już tak włożę dwa razy dziennie, podczas tych upałów wodę trzeba włożyć dwa razy dziennie. Jeszcze nie było takiego roku, żeby rowy wyschły tak całkowicie. Zajedziemy na pole, to wam pokażę, o co chodzi. Nigdy takiego roku jeszcze nie było, żeby aż tak wyschły rowy, jak później wam pokażę. Ogólnie, jak widać, no jest troszeczkę to pracochłonne, no niestety trzeba wody dowozić, no ale dlatego jest do tego Passat, jest beczka 1000 litrów i sobie tak jeżdżę i tam nalewam, tam na polu mam takie specjalne korytka zrobione i sobie przychodzę i po prostu piją tą wodę. Zaraz wszystko zobaczycie. Na razie wam pokażę, jaki jest dojazd do pola. Mamy 5 km. Także zaraz wszystko zobaczycie. Przepuścimy samochód. No w sumie tego przepuścimy też szybko, dość jedzie. Trzeba naprawdę mega uważać, ta szosa jest bardzo ruchliwa, to jest główna krajówka numer 65. Jest już bardzo wybita, no ale są tu jakieś podobno plany. Ostatnio byłem na zebraniu, są podobno bardzo duże plany, przebudowa będzie jej tutaj w mojej wiosce. Tu widać koniec mojej wioski, Polubki. Ma być podobno 5 wysepek, tam przystanki autobusowe mają być w innym miejscu, ścieżka rowerowa, chodniki, także się troszkę zmieni. Bo jak widać, u nas same żwirownie, jedna żwirownia, tam druga żwirownia. Tu kukurydza.
odwiedza. Jak widać, nie jest ona zbyt w tym roku obiecująca. No niestety, deficyt wody robi swoje. Teraz jedziemy właśnie za gminnym New Hollandem, który wozi właśnie cały czas ze żwirowni, wozi na gminne drogi, żwiry, robią drogi cały czas. Codziennie on tu jeździ, więc to dla mnie nie robi żadnego wrażenia. Włączymy sobie jakieś tu radio, jakąś płytkę może, albo może tunera włączymy. Trzeba ustawić falę. Skręcił gdzieś. Znaczy sorry, że musiałem tutaj ten kawałek akurat wideo zatrzymać, ale jechała za mną inspekcja transportu drogowego, tak zwane krokodylki, i wolałem po prostu nie pokazywać się z jakimś aparatem na głowie, mówi, nie wiadomo jakby mogli zareagować, lepiej nie kuść, jak to mówią. Nawet widać tam w oddali biały bus, to oni właśnie jadą, nie? Ale dużo tam drogi nie ujechałem, więc z kilometr gdzieś tylko może dopiero. Także jesteśmy już prawie na miejscu. Powiem wam, że taka beczka z tyłu 1000 litrów na jedną osiówce, bardzo już dobitej, to strasznie buja samochodem. Tak się jedzie cały czas, bo widać, jadę tylko 65 na godzinę, 70 na godzinę, niecałe 65. Więc szybciej to naprawdę nie za bardzo jest jechać, bo strach, żeby coś nie pękło w przyczepce, a dwa, po prostu tak buja, że jest nie bardzo tak jechać. Także tutaj skręcamy już na moje pole. Także to wszystko, co widać prosto cały czas, to wszystko jest koło moje pola, nie? O, jak widać, bydło już czeka na wodę, spragnione. No wiadomo, jest gorąco, także nie mam akurat tempo termometra, bo mi tutaj po prostu się schrzaniło coś, ale mogę wam powiedzieć, że jest około 25 stopni już teraz w tej chwili. Także jest naprawdę gorąco, a dopiero mamy godzinę 8:47, więc jest mega gorąco. No, jak widać, bydło tutaj sobie stoi. Chodzi tutaj ponad 30 sztuk bydła. Przy domu chodzą krowy, no i jeszcze w oborze po prostu stoją byki, także jest troszeczkę tego mamy. Nie wiem, czym to będziemy zimą karmić, bo naprawdę paszy, żeby w tym roku narobić, to nie było, nie ma gdzie. No ale zobaczymy, może coś jeszcze popada, może coś jeszcze do jesieni, może coś jeszcze się uda. Gdzieś może coś urośnie, może coś wykosić, no nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest jak jest. To taka chodzi młodzież i te krowy, które są zasuszone. No i jeszcze dwie krowy, które mają przy sobie tak jakby zielaki, takie mamki. Bo ja też tak po prostu chowam, że są krowy z mamki, nie? Na przykład tutaj stoi holenderka, tam stoi też mleczna, one są zasuszone i dlatego tutaj chodzę, żeby przy domu mi nie wyjadały trawy, której i tak po prostu w tym roku nie ma. Przedpinamy pas. Trzeba iść wyłączyć najpierw pastuch. Cześć wszystkim. Siema. A widać, właśnie duje, że laguje swoją matkę. Tutaj mam pastuch, tak przykryty, żeby nie było widać. O. Dobra, odgryzamy drut. Wiecie, pytania mogą paść, dlaczego tutaj sobie nie zrobię po prostu rączki.
A odpowiedź jest bardzo prosta. Jak widzicie, tu są same pola, są lasy. Przyjedzie taki jeden z drugim, czy na grzyby, czy coś, zechce sobie wjechać, oczywiście bez mojego pozwolenia. Sobie rączkę odgrodzi, jej nie zagrodzi i bydło pójdzie, a potem ty człowieku się męcz. Więc ja wolę sobie za każdym razem wyłączyć, tak odgroić w taki sposób, a nie inny. Dobra, no uciekaj, uciekaj, no. Też krowa, krowa, uciekaj z cielakiem, no. Już. No. Już, no, uciekać. O, tak właśnie podjeżdżamy. O, trzeba iść otworzyć port. Oj, troszeczkę źle podjechałem. Trzeba troszeczkę inaczej. O. O, powinno być lepiej. Zaraz zobaczymy. Jeszcze troszeczkę dalej. Wiecie, przeważnie tu jeżdżę ze swoją narzeczoną, to ona tutaj wszystkiego pilnuje, ale dzisiaj akurat musiała zostać w domu. No tam ma po prostu swoje obowiązki. Dlatego przyjechałem sam, no ale da się radę. O, otwieramy. O, i puszczamy wodę i tyle. Dobra, ja gaszę samochód, masinę. O. Także jak widzicie, leje w te koryto. To jest takie... w wojsku gotowali po prostu w tym zupy. Tu była zupa. Tu jest jedna rura, idzie, widać. Tu idzie druga rura. Tu jest gdzieś taka ścianka. I tam po prostu w środku chodziła gorąca woda, żeby to nie wystygło. I to jest po prostu, pochodzi z wojska, nie? Z blachy, jak widać, kwasówki. Także nie zgnije. Ale musiałem lekko w ziemię wkopać gdzieś około 8 cm, bo na takich mniejszych cielaczków, na przykład jak ten, to nie sięgałyby do dna, a tak sobie elegancko mogło podejść, nie? O, właśnie przyszedł cielaczek. I tam jeszcze mam zrobione dwa koryta z bolierów. Też potem podjeżdżam i w nie po prostu nalewam i sobie mają wodę. Przydałby się taki drugi baniak, jak tutaj mam, ale nie mam po prostu gdzie tego załatwić i na razie jest jak jest. No uciekać. Muszę stać coraz, odganiać je, żeby mi po prostu nie wybiły lampy w samochodzie, bo no wiadomo. Samochód, jak widać, Passacik B4. Elegancka maszyna. Mocna przede wszystkim. Jest to 94 rok, a jak widać, korozji nie ma nigdzie. Nigdzie nie ma korozji. To jest najlepsza maszyna na świecie. Tu jak widać ostatnio skutki, o właśnie, o ta co tu stoi. Trąciła mi delikatnie rogiem, no i tutaj poszła lampa, taka dziura się zrobiła, ale skleiłem na razie taśmą i jest dobrze, no bo szkoda całej lampy jeszcze kupować. A tak na razie skleiłem taśmą i jest dobrze. O, to jest krowa, litewka. Znaczy to jest Polska, ale mój wujek mieszka pod Litwą, od niego ją kupiłem, jako takiego malutkiego cielaczka. Wychowałem sobie i na nią naraz nazywam litewka po prostu. Może tam widać, mamy żyto, tam mamy jęczmień, no i tam za górami też są jęczmienie i owce, ale to tego akurat teraz nie widać, bo te akurat pole już nie jest te zboże, nie są moje. Moje jest ta jak granica, tu idzie droga, do tej drogi w tamtą stronę wszystko jest moje, nie? Także troszeczkę ziemi tutaj jest. Nie, cielaczku, jest troszeczkę ziemi, tak? No. O, przyszła Holenderka. Też bardzo spokojna, fajna, da się podejść.
No niestety taka pracochłonna praca. No ale trzeba to robić, no wiadomo. W co robić? Zaraz wam pokażę te rowy, o których wam mówiłem, bo idzie rów tutaj, na środku, właśnie jak rów idzie tu na środku, tu mniej więcej w środku i tu. I zaraz wam pokażę, jak wyglądają w tym roku rowy. To jest masakra, nigdy czegoś takiego nie było. Były czasy, że tam na miesiąc, tam na dwa tygodnie wysychało, jak deszczu nie było. Ale zawsze tu było błoto. To jest rów. Wiadomo, że teraz tu już trzeba ameliorację zrobić, bo to już chodzą to normalne. Ale tu zawsze nie można było przejść. O, w tym miejscu było normalnie błoto. Nie było wody, ale było błoto. A w tym roku nie ma nic. Nawet teraz, jeżeli zaczną padać deszcze, no to ja nie wiem, kiedy po prostu tej wody tam znajdzie. Zanim ta ziemia się napije, to jest mega, mega długo czasu, więc naprawdę klęska jest. Zaraz wam pokażę przykład. Czekajcie, bydlaczki, ja tylko wam zakręcę, bo już tu się przelewa zaraz, o. Powiem wam tak. Tu jest taki zielony kawałeczek trawy, o tutaj, o. Tu granica niby jest moja, ale tam jest sąsiada, on ma zboża same.